Witajcie, kochani. Zdarzyło się coś niesamowitego na dzisiejszym uwielbieniu. Może powiem od początku. Ja miałem dosyć szalony tydzień. Od jakiegoś czasu nie mogę nadążyć z realizacją zamówień. Przez to muszę nas to pracować. Miałem takie dosyć niecodzienne opresje w tym tygodniu. Otóż klientce, która kupiła ode mnie obraz, trzasnęło krosno. W ten sam dzień padł akumulator w nowym samochodzie, który pożyczyłem. I wracając do domu, po to, żeby raz jeszcze go włączyć, zatrzasnęły mi się drzwi od domu, musiałem je wykopywać. To się stało przez raptem, no, w przeciągu 2 godzin. Wykopując te drzwi, próbowałem je podważyć, przy czym rozwaliłem sobie klucz do klamki, do furtki. I podczas tego tygodnia strasznie się czułem, jeśli chodzi o kołatanie serca. Miałem takie chwile, kiedy rytm codzienności wymagał ode mnie aktywności i cały czas nieustannej koncentracji. Niestety to się odbiło na kondycji mojego serca i jak nie miałem nigdy problemów z sercem, tak teraz czułem wielokrotnie kłucie. Tak usiadłem zniechęcony w samochodzie i mówię do diabła: no nie, pieprz się z tym twoim zniechęceniem. Ja tu wynajmuję tą pracownię po to, żeby tworzyć, żeby każdy obraz błogosławił królestwo, żeby finansował królestwo. Albo ty mnie wykończysz, albo ja ciebie. Albo wykrwawisz się na moim entuzjazmie, bo cię zamknę w kotle w mojej pracowni. Przyszedłeś, kiedy jestem sam, kiedy jeszcze nie... Za rok będzie mnie stać na pomoc domową, na razie jeszcze oszczędzam. Częściej sprzątam w kościele niż w domu. Chociaż są postępy. Niewymierne na razie, ale są. Albo ty mnie wykończysz, albo wykrwawisz się na moim entuzjazmie. Ktoś z nas musi odpuścić. I jak tu padnę, to ja i tak wygrałem. Także zrzuciłem jeszcze parę mocnych słów na koniec. I dzisiaj budząc się, a jeszcze przy okazji wczoraj zwyzywała mnie klientka, której dałem rabat. Dosyć spory. Także bóle serca Artur jeszcze wpadł na noc. Jeszcze do tego wszystkiego wpadł. Tak, jeszcze... Wiedziałem, że mnie wyzywa i w tym samym czasie, zresztą pisała to, dzwonił Artur, że zaraz od ciebie będę. Już przez chwilę miałem tak wszystkiego dosyć, ale mówię, nie, bo wiedziałem diabłu, żeby się pieprzył z jego zniechęceniem, żeby zachował je dla siebie, na deser. Dzisiaj budząc się, wiedziałem, że mam dzieci, a dzisiejszy dzień zapowiadał się niezwykle obficie, bo mamy dzisiaj dosyć ważne przedsięwzięcie. Jako rodzina, ja mam jeszcze dzieci. Nie wiem ilu, ale mam dzieci dzisiaj, którym się muszę zająć. W dodatku czuję się źle i boli mnie serce. I wiem, rano budząc się, żeby... Czułem przekonanie, żeby prosić o zastępstwo. Nie lubię takich rzeczy robić, ale po prostu proszę o zastępstwo Sylwię. Dzięki temu mogę być na uwielbieniu. Zdecydowałem, że to na mnie wpłynie pozytywnie na pewno i będę spokojny. Nie byłem spokojny, zacząłem tańczyć. W pewnym momencie wiedziałem, że muszę zacząć tańczyć, że muszę zamanifestować swój entuzjazm publicznie. I powiem wam, kochani, że naleciałości religijne, nie mówię o religijnych denominacjach, bo one są dla nich chlebem powszednim, ale naleciałości religijne w postaci przewidywalności zachowań na uwielbieniu nie tylko są równowarte, nie tylko powodują, produkują karłowatość osobowościową, która nie jest świadectwem w styknięciu się ze światem, ale też wpływają destruktywnie na organizm. Ja mam 29 lat i ja na ogół nie miałem problemów z sercem. Ja nie dopuszczam, stwierdziłem, że nie mogę dopuszczać, żeby kilkakrotnie w ciągu tygodnia mnie kłuło. Bo jeszcze w sumie na kogoś bije. Amen. Także chwała Bogu. Jakby to nie brzmiało religijnie, to chwała Bogu. U nas jest
prawdziwa chwała Bogu i powiem wam, że po tym tańcu, który był nieco bardziej żywiołowy niż pozostałe, które co niedzielę mamy, poczułem, że serce mi bije bardzo szybko i jednocześnie nie boli. Przez cały tydzień, kiedy tylko przyspieszało, czułem ból, a po uwielbieniu przestało mnie boleć, przyłożyłem ręce do serca i nie mogłem uwierzyć, że to one, że ono tak bije szybko, jednocześnie nie boląc, nie kując. Także chwała Bogu.